Dzisiaj w Podolu pogoda jest nieco szalona. Widzicie, ja pojawiłem się w towarzystwie naszych produktów. Widać na nich krople wody, bo przed chwilą padało i chyba zaraz znowu zacznie. Ale nie o pogodzie dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja chciałbym Wam opowiedzieć o tym, czym nasze produkty tak naprawdę są. Te dwie wysokie butelki, które widać tutaj, to wódki, niskie butelki to okowity. No i dochodzimy do tego słynnego pytania, czym się różni wódka od okowity. I ja dzisiaj dosyć przekornie nie odpowiem na nie wprost. Zamiast tego zróbmy sobie taką ekspresową, uproszczoną, alkoholową historię Polski. Otóż Polska szczyci się tym, że od ponad 600 lat produkuje wódkę. Ale prawda jest taka, że przez ponad 500 lub około 500 lat tej historii produkowała tak naprawdę okowite. Okowita i wódka przez ten cały czas to było praktycznie to samo. Dopiero rewolucja przemysłowa w połowie XIX wieku spowodowała rozdzielenie tak naprawdę definicji wódki i okowity. Otóż w połowie XIX wieku zaczęły powstawać komercyjne już instalacje do produkcji alkoholu neutralnego. I ten alkohol neutralny, zestawiany z wodą, tworzył wódkę taką, jaką my znamy dziś. I ta wódka w związku z tym ma stosunkowo krótką, bo około 170-150-letnią historię. To, co jeszcze jest warte podkreślenia, to jest to, że okowita lub ta stara wódka, bo może w ten sposób ją nazywajmy, to nie był zazwyczaj produkt jakościowo fantastyczny. Dlatego robiono różne rzeczy, żeby tę okowitę polepszyć. I na przykład w Szkocji zaczęto tę okowitę leżakować w beczkach i tak powstała dzisiejsza whisky. W Polsce taką okowitę również leżakowano w beczkach i w ten sposób powstawała starka. Ale czym jest nasza okowita? Czy to jest właśnie ten produkt, nazwijmy to historyczny? Otóż nie. Przy tworzeniu naszych okowit korzystamy ze zdobyczy XIX wieku. Korzystamy z tego, że wydarzyła się rewolucja przemysłowa i że stworzono fantastyczne narzędzia do bardzo precyzyjnego profilowania alkoholu. I nasze okowity tworzymy w ten sposób, aby one zawierały smak i zapach surowca, z którego powstały, aby były tożsame z wszystkimi elementami czy naturalnymi składnikami, które się pojawiają nie tylko w surowcu, ale także w trakcie jego fermentacji. Żeby to jeszcze bardziej uprościć, to przedstawmy sobie pewną skalę. I z lewej strony skali, mojej lewej, mamy alkohol nieoczyszczony. Taki klasyczny Bimber. Z drugiej strony skali mamy ten alkohol neutralny, który, jak już sobie ustaliliśmy, służy do tworzenia tych obecnych klasycznych wódek. I to są dwie skrajności. I w naszej ocenie, w naszym przekonaniu, zwłaszcza produkując destylaty z najwyższej jakości surowców, żadna z tych skrajności nie jest tak naprawdę optymalna. Stwierdzenie, że w tym bimbrze, w tym nieoczyszczonym alkoholu jest tylko zło i że trzeba go oczyścić do czegoś zupełnie neutralnego, jest w naszym przekonaniu zupełnie błędne. W tych destylatach znajdują się fantastyczne aromaty. Aromaty owocowe, aromaty kakao, w zależności od produktów. Oczywiście aromaty ziemniaczane w przypadku okowit ziemniaczanych. I dlaczego nie zostawić ich w tych finalnych produktach? Dlaczego nie nadać im tożsamości? I my właśnie to staramy się robić, tworząc nasze okowity. I to jest prawie koniec tej historii. Natomiast chcę jeszcze chwilkę powiedzieć o naszych wódkach. Bo nasze wódki, jeżeli mielibyśmy to przerównać do wódki takiej komercyjnej, jaką znacie, to również nie jest dokładnie to samo. Nasze wódki powstają przez połączenie alkoholu neutralnego z niewielką ilością destylatu zawartego właśnie w okowicie.
dlatego że również te alkohole, mimo że bardziej delikatne, łagodniejsze, muszą w naszym przekonaniu utożsamiać się z surowcem, z którego pochodzą. Muszą pokazywać te aromaty, te smaki zawarte w swoim protoplaście, czyli w tym wypadku życie, a w tym wypadku ziemniaku.